Grupa Citronex ze Zgorzelca to powiązane ze sobą kapitałowo spółki przeznaczone do realizacji określonych celów. Za całość odpowiada prezes zarządu Artur Toronowski. To w jego głowie rodzą się nowe pomysły. On wytycza nowe kierunki rozwoju firmy. On w końcu realizuje wszystkie inwestycje. Naszą domeną są banany. Transport międzynarodowy, stacje paliw, tak zwane autoporty, mini tir, supermarkety. Zapraszam do współpracy. Potęga Citronexu wyrosła na bananach. Nad tym sektorem pieczę sprawuje wiceprezes Rafał Zarzecki. Negocjacje z producentami bananów, z armatorami oraz z potężnymi sieciami handlowymi wypełniają zwyczajny dzień jego pracy. Bananami zajmujemy się od momentu ich wzrostu na naszych plantacjach w Ekwadorze, Kolumbii czy innych krajach Ameryki Środkowej. Owoce są transportowane drogą morską w specjalnych chłodniach, tak aby w trakcie rejsu nie straciły nic ze swojej jakości. Rocznie do portów w Hamburgu, Bremenhaven, Gdańsku, Antwerpii i Dunkierce wpływa około 100 statków. Banany trafiają następnie do naszych specjalistycznych ciężarówek, które przewożą je do magazynów Citronexu w Zgorzelcu. Tu znajdują się nowoczesne komory dojrzewalnicze. Każda z nich może pomieścić 1200 kartonów bananów. Całym procesem dojrzewania steruje specjalistyczny system informatyczny, dopasowujący temperaturę i inne parametry w poszczególnych komorach do określonych potrzeb. Stąd owoce trafiają do sklepów największych sieci handlowych w kraju i za granicą. Posiadamy certyfikaty ISO, HACCP oraz BRC, potwierdzający spełnienie najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, nakładanych przez Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności. Citronex to przede wszystkim banany. Zajmujemy się nimi od A do Z. To znaczy od narodzin na plantacji, poprzez własne plantacje, przez załadunek na statek w portach Ameryki Południowej, transport morski, przeładunek w Europie, dojrzewanie w naszych dojrzewalniach i dostarczenie do klientów. W tej chwili posiadamy 119 komór dojrzewalniczych umożliwiających nam dojrzewanie jednorazowo 150 tirów bananów w ciągu tygodnia. Do prawidłowej dystrybucji bananów potrzebna jest odpowiednio duża flota. Ona też rosła razem z firmą, a obecnie liczy ponad 250 zestawów. Stworzyliśmy dział spedycji, w którym pracuje obecnie 10 spedytorów. Nasze tiry są widoczne w całej Europie. Zatrudniamy 300 kierowców. Jesteśmy nad morzem, na równinie, w górach. Wszystkie pojazdy wyposażone są w zestawy komunikacji satelitarnej i skanery, dzięki którym dokumenty transportowe zaraz po rozładunku trafiają do biura. Nad właściwym działaniem floty oraz spedycji czuwa wiceprezes Robert Zarzecki. Na jego barkach spoczywa koordynacja wszystkich działań związanych z transportem, począwszy od negocjacji dotyczących zakupów olbrzymich ilości paliwa, aż po całą bezpośrednią sprzedaż usług transportowych. Dysponujemy flotą 150 tirów z naczepami chłodniczymi oraz 100 tirów z naczepami plantekowymi. Nasze tiry są wyposażone w system GPS oraz łączność satelitarną z kierowcami. Naczepy chłodnicze posiadają czujniki temperatury online, dzięki którym dbamy o świeżość produktów naszych klientów. Nasze samochody przejeżdżają 40 milionów kilometrów rocznie oraz przewożą 1 000 000 ton produktów naszych klientów. To nie
nie koniec potęgi Citronexu. Wybudowaliśmy 3 stacje paliw, tak zwane autoporty. W Żarskiej Wsi koło Zgorzelca, przy drodze krajowej nr 4 oraz 2 przy trasie nr 2, w Mostkach i Stoku. Na każdej z nich tankuje dziennie kilkaset ciężarówek, a sprzedaż paliwa dochodzi do 100 tysięcy litrów na dobę. Citronex zadbał o komfort kierowców. Na stacjach są potężne parkingi dla tirów. Nowoczesne myjnie. Supermarkety Carrefour. Oraz restauracje Toscania. W każdej z nich wydajemy setki posiłków dziennie, a jednorazowo możemy obsłużyć ponad 300 osób. Kierowcy doceniają nasze stacje. Już 2 z nich, w Żarskiej Wsi i Mostkach, otrzymały tytuł najlepszej stacji paliwowej roku. Stale rozwijamy naszą działalność i wciąż inwestujemy w nowe obszary. Już niebawem przy autostradach powstaną nasze hotele oraz restauracje. Charakterystyczne bananowe słoneczko będzie pojawiało się w coraz to nowych miejscach. Już teraz zapraszamy do naszego pierwszego tranzytowego motelu w miejscowości Stok przy stacji paliw. W 78 komfortowo wyposażonych pokojach jednorazowo możemy gościć nawet 160 osób. Motel posiada charakterystyczny, niepowtarzalny design, który trafia w gusta nawet najbardziej wymagających gości. Profesjonalna, wyszkolona kadra, szybka i miła obsługa, konkurencyjne ceny to atuty wyróżniające nas na rynku już od pierwszych dni działalności. Chcemy się dzielić naszym sukcesem. Citronex w 2010 roku rozpoczął współpracę z Jurkiem Owsiakiem i jego Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. A przyszłość? Przyszłość to pomidory. Ale o tym już w kolejnym filmie.